Ale tak żwawo i równo grali, prawda? Bardzo Ładnie. elegancko. Nie wiem, czy pan wie, ale wybieramy imię dla trójkowego Krasnala. On jest we Wrocławiu. Mhm. Jego panu za chwilę pokażę, bo on jest na zdjęciu. Mhm. I trzeba wysłać yy, SMS-em taką propozycję imienia 71335. Najpierw słowo Krasnal, potem imię i jak się panu podoba słowo Minimaxik. Bardzo ładne. Ładne, prawda? Bardzo Mini maxio mógłby być też. Ten tru, no, no, tru, no, 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 trój, trójkuć podjadek mi się, bardzo, trójkuć? bardzo mi się podoba. Trójkuć tak, podjadek tak, tak, też jest była taka propozycja. Mhm. Czekamy wciąż na państwa propozycje do 12. 12 maja ogłosimy e, kto wygrał. A teraz już pan? Ja, jest, pan kim, pan ja, jest, gotowy? Bardzo, tak. Proszę bardzo. Ury. Ury. Urywki. Urywki z rozrywki. Zwarte i gotowe. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Proszę pana, I proszę bardzo. Magister. Magi Panie magistrze, magister. magister. Czy pan jest magistrem sztuki? Jestem tak. tak się to nazywa? Skrzypce, tak. Magister. Ja sztuki może... operator, skrzypiec Proszę. Poprosiłem, aby tytułował mnie pan magistrem, tak ku pokrzepieniu maturalnych serc. Skoro jestem magistrem, to znaczy, że ukończyłem studia wyższe, a to znaczy, że wcześniej zdałem maturę. Drodzy rodzice maturzystów, nie lękajcie się, skoro ja zdałem maturę, wasze pociechy też sobie poradzą. Luzik arbuzik, jak mawia mój syn gimnazjalista. Yy, panie jeszcze Majki. teraz tak mówi? <laughs> jeszcze teraz tak mówi. Panie magistrze, ja mam pewien problem. Otóż do dzisiejszego spotkania przygotowałem się w poniedziałek, tak jak maturzyści. O dziewiątej rano rozpocząłem pisanie, tak jak maturzyści, nic nie jadłem i wyszła mi praca na siedem stron papieru podaniowego. Nie wiem, jak ja to przeczytam przez 3 mhm. minuty. No, i... no pan próbuje. Tak jak 20 lat temu wybrałem temat trzeci, dokładnie treści tego tematu nie pamiętam, coś o romantyzmie. Aha, a muzycznie przygotowałem na dziś utwory uspokajające, uspokajające rodziców maturzystów. Jan Sebastian Bach. Nie wiem, czy był magistrem, ale ładnie pisał. Głęboko relaksujący, prawda? Mnie akurat strasznie wkurza, bo od wielu lat go ćwiczę i ciągle mi nie wychodzi, ale to nie mnie ma uspokajać tylko państwa. A teraz przejdę do przeczytania mojej pracy. Filozofia romantyzmu wyrosła ze zwątpienia w hasła oświeceniowe, ujmujące świat jako A, Melisa. Melisa to tak, że świetnie koi nerwy. Jest nawet taki wierszyk. Jedna Melisa, druga Melisa, i już twój problem Melisą ci zwisa. Głos magistra Łukawskiego również bardzo uspokaja. Ja trochę potrafię udawać. Udawać różne głosy na przykład prezydenta Wałęsem trochę, trochę potrafię, ale głosu pana Marcina jeszcze nie próbowałem, ale dla uspokojenia rodziców maturzystów podejmę wyzwanie. Proszę się nie denerwować, wszystko będzie dobrze, a teraz zagram państwu trochę bacha. Tak średnio mi wyszła imitacja pańskiego głosu, prawda? Nie jestem zadowolony. No trudno, zabieram się za czytanie mojej pracy z siedem stron, prawda, a czasu mało. Filozofia romantyzmu wyrosła ze zwątpienia, w już było ujmujące świat jako sprawnie funkcjonującą maszynę, której rozważania, rozważania mogą również głęboko zrelaksować, jednocześnie odwracając uwagę od problemu zasadniczego, czyli w naszym przypadku matur. Taki temat do przemyśleń Państwu zaproponuję. Fortepian Chopina Norwida. Czyj był? Ciekawy problem, prawda? Kiedyś rozważając to zagadnienie doszedłem do wniosku, że panowie instrumentów kupili na spółkę. Jeśli to był markowy Fortepianiem Sztanu albo koncertowa Yamaha, mógł kosztować tyle co drogi samochód. Ale jaką formę finansowania zastosowali, jeśli panowie Chopin i Norwid mieli firmę, mogli wziąć instrument w leasing z wysoką sumą odkupu? Tematów do rozmyślań i do uspokajania się jest mnóstwo. Szkoda tylko, że fortepian ów wypadł przez okno i rozbił się o bruk z charakterystycznym tam-ta-tam. Norwit ładnie to opisał, zresztą Chopin również. Tam-ta-tam. -ta -tam. Ale to już ostatni moment, żeby zacząć czytać moją pracę. Filozofia romantyzmu wyrosła, ja panu nie przerywałem. Ze zwątpienia w hasła oświeceniowe, ujmujące świat jako sprawnie funkcjonującą maszynę, której działanie ja można poznawane rozumowo, nie znam nie, nie, zapisałem nie proszę, proszę, niezmienne proszę, prawa. Nie hasła obalane przez wielką w rewolucję francuską, I filozofia romantyzmu ta świata, magister operator z uprawnieniami bardzo dziękujemy. Czy pan mnie słucha? O Ja bym panu nawet ocenę jakąś. Tak? Tak. Bardzo bardzo dobra praca. celujący. Tak! Filip jakby pan był łaskaw, chociaż trójczynę, tak jak wtedy. Dobrze, to pan postawił. Na czym pan chce? Tutaj mam całe mnóstwo karteczek do wyboru. Ja bym jeszcze pana zaprosił dzisiaj, wie pan, bo jeśli już tak jesteśmy tutaj przy żartach, wie pan, to tak? jest taka propozycja. Nie wiem, czy pan zna Fair Poly Crew. Tak! Taka, taka drużyna, taki zespół. Pakę wygrali w tak. tym tak. roku. Tak, przegląd kabaretowy. I gdyby państwo chcieli zobaczyć, bo to jest kabaret taneczny, oni tańczą, ale tak, mhm. że naprawdę. Dobrze tańczą i są dobrze. zabawni. Ferbel i dziś wystąpią w pytaniu na śniadanie. Po dziesiątej można sobie zobaczyć. Yy, Ani Murmuru też tam będzie. Książkę napisali. Naprawdę? Tak. Aha, to, to dobrze. To <laughs> bardzo dobrze. Ja też książkę napisałem, tylko że pan nie pozwala mi jej przeczytać. Bardzo dobrze. Yy, jeśli chodzi o maturzystów, to jeszcze, bo za trzy za minuty się zaczyna angielski. Mm -hmm. To jeszcze ostatnie powtórzenie. I. I am. 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 I am. No wiem, I am. You are. You are... I po czego to jest odmiana? No jak czego? No jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. No przecież mówię. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów i mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, grażona Mędrzycka, Marcin Łukawski. Kłaniam się. No. Skończył ta praca czy nie? Thank you very much. Good luck. good luck. Yes, mister. Ok. Poland ok? Good? Very good, very good.